Dobry. Witam Was serdecznie w czwartek, a jak w czwartek to musi być pysznie, bo idzie weekend. Dziś zrobimy sobie coś całkowicie nowego na moim kanale, ale będzie trochę o gotowaniu, a szczególnie o słodkiej i szybkiej przekąsce. Dlatego zapraszam Cię serdecznie i przedstawię Ci dzisiaj przepis na pudding z nasion chia. Coś mega świeżego, pysznego. Zapraszam! Dziś, kochana, kochany, pokażę Ci coś pysznego. Ale dlaczego stwierdziłam, że coś o jedzeniu? Ja kocham jedzenie, dużo o jedzeniu wiem. A to, co teraz zrobię, to robię przede wszystkim sama dla siebie, bo nie mogę się doczekać. A skąd taki pomysł? Dlaczego pudding z nasion chia? Dlatego, że odnalazłam go kiedyś krążąc po galerii. W jednej z takich jakby knajpek, które są w galerii, można sobie siąść, zjeść. I właśnie tam był, gdzie na dole właśnie były brzoskwinie, na górze pudding z nasion chia, znaczy po środku pudding z nasion chia i na samej górze sos truskawkowy. My dzisiaj zrobimy bez sosu truskawkowego, dlatego że truskawek po prostu nie ma. I może zacznijmy, zanim co ja będę tak gadać, to mogę gadać w trakcie. Więc potrzebujemy do niego 250 ml mleka. Ja używam zwykłego, bo akurat u mnie Maciek nie lubi kokosowego, ale kokosowe też jest świetne. I podobne mogą być też proporcje. 250 ml. Mamy. Mamy to. Czyli szklanka mleka. Wlewamy do miski. Dlaczego nie wykonam tego w tym naczyniu? Dlatego, że ma zaokrąglone tutaj brzegi i może gdzieniegdzie się zbierać, mogą się gdzieniegdzie zbierać te nasiona chia, przez co nie będziemy mogli tego dokładnie wymieszać. A to ma kluczowe znaczenie, dlatego że z czasem one zaczynają żylować. O, nie chcę rozsypać. Bierzemy nasiona chia i wsypujemy 4 płaskie łyżki. 2, 3, 4. W zależności jakiego mleka używamy, też zaleca się dodatek cukru lub ktoś, kto uważa, że mleko krowie jest dosyć słodkie, to nie musi dodawać. Ja dodam taką malutką odrobinkę, gdzieś tak pół łyżeczki, może nawet mniej. I w sumie już mamy pół przepisu zrobione, a jest druga minuta nagrania. Uwielbiam szybkie przepisy, uwielbiam słodkości i jak dowiedziałam się, bo tak sobie myślę, sprawdzę na internecie, jak to się robi. Jak dowiedziałam się, jak to się robi, to stwierdziłam, wow, ale to szybkie i proste, przecież ja mogę jeść to codziennie. Mleko to jest podstawowy składnik, jedyne czego możemy ewentualnie nie mieć w domu są to nasiona chia, ale powiedzmy sobie szczerze, że takie opakowanie to jest chyba ze 3 czy 4 zł, 160 gram, więc ile nam z tego wyjdzie? Porcji to nie do pomyślenia. I tak powinniśmy sobie chwilę to mieszać. I odstawiamy tak naprawdę do 20-30 minut, ale co chwilę mieszając. Czyli możemy to odstawić, w międzyczasie coś robić. My będziemy kroić brzoskwinie pod spód. Na górę niestety nic nie położymy, po prostu będzie brzoskwinka na dole z puszki. A na środku i wręcz na górze będzie pudding. Chociaż można by było dodać jakieś banana czy gruszka. Ja niestety w tej chwili w domu nie mam, ale myślę, że to i tak będzie super pyszne. Tutaj w tym czasie 30 minut zacznie nam się to powoli rozklejać. Ten przepis jest na tyle spoko, że możemy go zrobić na szybko, czyli jak ktoś nie chce czekać do takiego pełnego rozklejenia się lub nie ma po prostu czasu, to właśnie może poczekać pół godziny i będzie całkiem spoko. Lub najlepszym wyjściem jest też zostawienie tego na całą noc. I to wtedy napęcznieje i robi się 2 razy większe i wtedy jest też super. Ja ogólnie lubię to dosyć na szybko, bo no ja nie mogę czekać ze słodkościami. Ja muszę na szybko teraz zjeść, bo jak nie zjem, no to cóż. Bierzemy sobie brzoskwinki w syropie. Syrop odlewamy, nie potrzebujemy go. Są takie osoby, które piją syrop. Ja nigdy nie byłam zwolennikiem picia syropu, bo to w sumie jest sam cukier. Także no nie bardzo. Brzoskwinie sobie kroimy na kostkę. Tak naprawdę, jak się nie ma talentu i na szybko, to jak najbardziej, jak najszybciej.
Tutaj z tego 250 ml i 4 kłyżki nasion chia powinny nam wyjść ze 3 desery, takie w kubku. Ale jak jeszcze nam to wyrośnie, to jest wszystko zależne od tego, ile, tak naprawdę na ile odstawimy ten deser. Bo jeśli odstawimy go właśnie na pół godziny, no to wiadomo, że ta ilość będzie mniejsza, bo mniej się rozklei, napęcznieje tych nasion chia. A im dłużej, tym będzie większa porcja. I tak naprawdę to tyle. Ja jestem zafascynowana tym deserem. To nie jest deser ani trudny, ani kaloryczny, bo powiedzmy sobie, mleko nie ma aż tak dużo ilości kalorii. Wydaje mi się, że największą ilość kalorii w tym wszystkim to będzie miała brzoskwinia. Więc można tak naprawdę zamiast brzoskwini dodać wiele innych owoców, zrobić różne sosy. Tak jak wcześniej wspominałam, ja miałam w tej galerii, odnalazłam takie miejsce, w której był sos na samej górze, a na dole brzoskwinie. Możemy to zamienić, czyli po prostu brzoskwiny nie dodawać, a dodać na samą górę jakiś fajny sos z czegoś. Na przykład widziałam na internecie mango, na pewno owoce leśne, maliny, truskawki. To będzie super. Jest to deser orzeźwiający. Jak się dodaje mleczko kokosowe, on jeszcze jest taki mega specyficzny. Miałam brzoskwinia. Uwielbiam brzoskwinia. Mega specyficzny i ten smak jest podkręcony, że nie jest taki obojętny. Dlatego, że jak robimy go na krowim mleku, no to raczej mleko no, taki ma bardzo delikatny smak. Jednak mleczko kokosowe jest bardziej charakterystyczne. Więc tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że nawet na mleku roślinnym, napoju roślinnym, typu mleko sojowe, czy mleko, nie wiem, ryżowe, myślę, że też ten deser powinien wyjść. Więc tak naprawdę to jest deser dla każdego. Mieszamy. Teraz to trochę wygląda, ja się zawsze śmieję, że to wygląda jak taka ikra, tak? Dobrze mówię, ikra, rybek. Już tutaj powoli nam zaczęło pęcznieć, zaczęły nasiona pęcznieć, ale to jest na razie delikatne. Przy mleku kokosowym ten proces jest szybciej zauważalny, dlatego że mleko kokosowe jest gęstsze, więc tam uzyskanie takiej gęstej konsystencji jest o wiele łatwiejsze. Ale tak jak mówię, trzeba wszystko wymieszać co jakiś czas, żeby nie powstały takie grupy nasionek, które spęcznieją w jednym miejscu. I tak naprawdę... Dobrze, skroję chyba całe opakowanie, bo wydaje mi się, że zjem i bez deseru więcej. Tak naprawdę to trzeba teraz tylko czekać, to 20 minut, nie? A sobie czas zobaczę. I tyle. I koniec deseru. I tylko zjeść. Czy to nie jest piękne? Ach. Życie jest cudowne. Jak możesz dostarczyć organizmowi to, czego pragniesz, czyli coś słodkiego, a przede wszystkim zdrowego. Niezwykłe. Niezwykłe. Powiedz mi, co ty uwielbiasz w życiu? Albo podaj mi jakieś super sprawdzone przepisy. Chętnie wykorzystam. I jak będą pyszne i szybkie, to pokażę je tutaj. Także mi już robota się skończyła, bo pokroiłam brzoskwinię w kostkę. Nasiona chia pęcznieją, a ja w poczekaniu jem brzoskwinkę. Także widzimy się za chwilę i zobaczycie, jak to wszystko na koniec pięknie wygląda. Po 25 minutach wygląda tak, czyli już nam spęczniało dosyć mocno i możemy nalewać do kubeczków. Oczywiście jakbyśmy to potrzymali całą noc, to by wyszła taka galaretka. Ale że ja jestem głodomorem, to już się bierzemy za to i będziemy przelewać do pojemniczków, szklanek, miseczek, co kto lubi. I tak to powinno wyglądać mniej więcej po pół godziny. Czyli taki delikatny glutek. Mam nadzieję, że się uda. Bierzemy naszą pokrojoną brzoskwinę w kostkę. I że ja jestem, wiecie, to dla rodziny to można,
nawet rączkami. Wrzucamy brzoskwinię. Tak, w miarę porówno. O, i próbujemy nie nabrudzić tak jak ja. I wlewamy nasz płyn. Oczywiście jeszcze mieszamy naszego glutka. I wlewamy. O. O, mi wyszło na dwa. Nie mogę się doczekać tych pyszności, po prostu ubóstwiam. Tak to wygląda. Na górę jeszcze dodać brzoskwinię, która nam została. I takie arcydzieło możemy już szybciutko, sprawnie. Jeszcze wygrzebię stąd, tutaj ładnie. Palce lizać. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Jest przepiękny. Także ja się zabieram. Daj znać, czy... i czy Ci zasmakował, i czy próbowałeś z mlekiem jeszcze kokosowym. Także dziękuję na dziś, smacznego i pozdrawiam bardzo serdecznie. A ja już się biorę do jedzenia. Obłędnie pachnie owocowo. Pa, pa.